Jestem w Jaworznie na ulicy Świętego Wojciecha. Jadę od jaworzyńskiego rynku w kierunku Szczakowej. Przede mną stromy podjazd, jak widzieliśmy. Po prawej jaworzyńskie wodociągi. I chyba tutaj przed nami jest skrzyżowanie, które stanowi pewne, powiedziałbym, problemy. Mianowicie ono jest nieco zwężone. Ja tutaj samej tej zwężki aż tak nie dostrzegam, aby to miał tutaj być jakiś niesamowity problem, niewielkie zwężenie tego miejsca. Pojadę za chwileczkę w drugą stronę, może to właśnie w drugą stronę jest tutaj w tym miejscu jakiś problem. Problem, który jakiś czas temu był nawet opisywany w jakiejś na jakimś tutejszym portalu. No i chciałbym się generalnie też temu miejscu troszeczkę przyjrzeć. No to jadę ulicą Świętego Wojciecha w kierunku rynku. Jadę od Szczakowej. Co do samego tego zwężenia, Jaworzno od paru lat prowadzi taką politykę, że generalnie zwęża drogi. Tym zwężaniem powoduje, zmusza kierowców do jazdy z mniejszą prędkością. To się sprawdza, bo Jaworzno jest miastem bardzo bezpiecznym pod względem ruchu drogowego. No i kierowcy nie bardzo sobie potrafią radzić z tym, że w wielu miejscach mają te drogi zwężone. Tutaj jest informacja o zwężce, ale w związku z robotami. I tutaj faktycznie ten krawężnik nieco odchodzi od prawej strony. Tutaj jedziemy troszkę węższy, zwróćmy uwagę, jest ten pas, niż był przed skrzyżowaniem. Natomiast czy samo miejsce powinno być jakimś problemem dla w miarę sprawnego kierowcy? Nie. Tak naprawdę wystarczyło, że ująłem nieco nogę z gazu i to w zupełności wystarczyło. Nie musiałem podejmować żadnych gwałtownych ruchów, żadnych, nie wiem, nie wyniosło mnie w żaden sposób, żadnego zagrożenia, żadnych negatywnych opinii co do tego miejsca. Bardzo dobre działanie władz miasta z tą zwężką. Bardzo delikatnie wyprofilowane zwężenie. Super.